Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu, Panie <grym> przewodniczący, czy jako szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych wspiera pan działania rządu za granicą? Zależy jakie. Ale Komisja Spraw Zagranicznych nie jest od wspierania polityki rządu. Może angażować się w koordynację aktywności polityki zagranicznej w ogóle. Robimy to na zasadzie współpracy z innymi parlamentami, to oczywiste. Ale ja A powiem także wam, kontroluje to rząd. Pytam. Bo niedawno w jednym z wywiadów był szef dyplomacji Witold Waszczykowski. Mówił, że dobrze byłoby, by Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych była w rękach Prawa i Sprawiedliwości. Dyplomacja parlamentarna mogłaby uzupełniać pewne działanie dyplomacji rządowej. No, tak robimy. Ja znam te y, apele ministra Waszczykowskiego. Już po bo jest w naszej komisji. Natomiast y, zawsze i też kilkakrotnie już pani redaktor, mówiłem przy tym stoliku, że podział komisji, szefów komisji nie, dokonuje. Chyba raz tylko. Raz. O, to to... No, <laughs> Dokon... a dokonuje się, to teraz mówię drugi raz. Y, dokonuje się na początku kadencji przypada według parytetu wszystkim klubom parlamentarnych. Y, Komisja Spraw Zagranicznych jest y, w rękach czy prowadzona przez polityka platformy obywatelskiej. No dobrze, to jeszcze jedno pytanie. Czy podczas ostatniego pobytu w Brukseli na spotkaniu Europejskiej Partii Ludowej uzupełniał Pan działania dyplomacji rządowej, czy był Pan tam w innym charakterze? Uzupełniałem, bo rozmawiałem i z Donaldem Tuskiem, i z Jean-Claude Junckerem, i z Angelo Merkel, i z Manfredem Weberem, szefem frakcji PPI. I z Josefem Dolem. Pytają wszyscy o to, co dzieje się w Polsce i jak wyglądają polskie aktywności, jak wygląda, jak oceniać się polską ofensywę dyplomatyczną, jeśli chodzi o No i co zmiany pan odpowiada? Jak pytają, to co pan odpowiada? No, powiedziałem, że y, opinia o, o tej aktywności i o tej propozycji jest podzielona w Polsce, y, bo pytano mnie o. O KRS, ale pytano mnie także o zarzuty dla sekretarza generalnego Platformy Obywatelskiej i, i głosowanie, które ma dać zgodę w Sejmie na jego aresztowanie, co kompletnie bulwersowało wszystkich tam w Brukseli. Ale pytano mnie o, o szczegóły. Dlaczego bulwersowało? No bo to jest jednak y, trudne do wyobrażenia, że ktoś, kto y, rezygnuje sam z immunitetu, mówimy tu o Stanisławie Gawłowskim, rezygnuje sam z immunitetu i chce być przesłuchanym przez prokuraturę, nie jest przez prokuraturę przesłuchany, a ma być głosowane jego tymczasowe zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Dlaczego? Chodzi żeby o to, go przesłuchać. Nie ma, że nie ma zarzutów, tak? No tak, że, że jest po prostu w zawieszeniu, nie może się bronić, bo, bo nie ma zarzutu, a oskarżany jest przez y, byłych polityków PiS, więc, y, czy byłego polityka PiS. A pan, pan daje głowę za Stanisława Gawłowskiego, za nie. jego uczciwość, za tak. to, że, że te zarzuty, których ma być pięć, w tym dwa korupcyjne, są niezgodne z faktami? Tak, w tej kwestii to jest poza, poza dyskusją i on obalił te wszystkie oskarżenia. Co do, co do jednego, co do, co do szczegółu. Dlatego ta sprawa tak wszystkich nas bulwersuje, bo ona jest sprawą polityczną, a nie korupcyjną. Ale dlaczego pan uważa, że polityczną? Bo pan wierzy w te. W no to no tak, bo ja, ja bym chciał, a, żeby. A ja pan, ale dlaczego właśnie Stanisława Gawłowskiego to spotkało, a nie pana, jeżeli to jest sprawa polityczna? Nie wiem, no bo są oskarżenia, ja tak jak powiedziałem, byłego polityka PiS. Odnośnie jakichś absurdalnych rzeczy, które tam się pojawiają. Ja bym chciał, żeby prokuratur, prokuratura przesłuchała Gawłowskiego i postawiła mu zarzuty lub nie. Natomiast tego nie ma. Ja nie, nie rozsądzam, przecież ja nie jestem sędzią, nie jestem sądem, ale chcę, żeby politycy w Polsce, szczególnie politycy opozycji, byli traktowani jak wszyscy inni obywatele. A, każdy, a w takich, każdej takiej sytuacji jest to robione w taki sposób, że są zarzuty, najpierw jest postępowanie, potem są, są zarzuty i potem jest y, y, sąd. A tutaj tego nie ma. Jest tylko burza prasowa i y, medialne oskarżenia i to jest uważam nie w porządku. Rozmawialiśmy na początku lutego i pan powiedział, że jeżeli że rzeczywiście... Oczywiście zostaną przedstawione mu zarzuty to wyobrażę pan sobie, że on wtedy zawiesi swoje, swoją funkcję mhm. jako sekretarz generalny, mówiłem czy może o... nawet, nie wiem, członek Platformy Obywatelskiej. Mówiłem o aresztowaniu, bo to jest rzeczywiście sprawa. Nie mówi pan o zarzutach, ja to jeszcze, jeszcze wczoraj sprawdziłam, Tak, co pan mówił. Tak. No tak, ale zarzutów nie ma, więc ta sytuacja jest ciągle w zawieszeniu, coraz więcej wiemy, rozmawiamy o, o tej bulwersującej sytuacji, coraz więcej wiemy i, i widzimy, przecież to wszystko ma całą swoją procedurę w sejmie, pani redaktor. Była, było posiedzenie komisji regulaminowej. Była rozmowa, była debata, rozmowa z prokuratorami, a ciągle nie ma zarzutów i ciągle prosimy... O, jest odroczenie wyroku na poświętach. Wyrok, mówię w cudzysłowie, czyli głosowanie w tej sprawie. No tak, ale uważam, że ta sprawa jest naprawdę gąbna na i tutaj trzeba walczyć o, o normalność polskiej polityce i takie cywilizacyjne metody. Polityk musi być traktowany jak każdy inny obywatel. Tak jak powiedziałam, szczególnie polityk opozycji, tak jak jest w przypadku Gawłowskiego. Co Polska może spotkać ze strony... Rosji po wydaleniu czterech rosyjskich dyplomatów. Polska zachowuje się w tym wymiarze racjonalnie. Zachowuje się tak, jak większość krajów Unii Europejskiej. Czyli tu, Powiem... pan, spi... I tu pan wspiera jako szef opozycji jak... i szef Komisji, i Komisji tak, działania są, rządu. To e, tak. jest, to jest... Bo mówiłem o dziedzina. tym, że tu jest potrzebne solidarne, skoordynowane działanie na poziomie Unii Europejskiej. Tych krajów nie to nie są wszystkie kraje Unii Europejskiej. No właśnie wszystkie, dlaczego? Jak pan myśli, te... dlaczego? Czy, to, czy możliwe jest, żeby kiedykolwiek Unia w sprawie Rosji mówiła jednym głosem? E... Być może tak, tak jest, jeśli chodzi o sankcje. Natomiast jeśli chodzi o wydalenie dyplomatów, nie ma tej zgody. Tu, wszystkie kraje, które angażują się w tę kwestię, są członkami NATO, po pierwsze. To jest, to je integruje i to tworzy taki wspólny mianownik tego zachowania. Niektóre nie zajmują się, nie mają kontaktu z rosyjskim wywiadem, a niektóre po prostu mają interesy z, z Rosją, tak na przykład jak Cypr, prawda? I tam ta decyzja nie została podjęta. Ja bym tutaj jednak uznał dobrą aktywność i jednak solidarność w większości, bo uważam, że to jest ważne, żeby wesprzeć Brytyjczyków, którzy no, są w turbulencjach politycznych, są po Brexicie, są, z, wychodzą z Unii Europejskiej, ale należy im się solidarność ze strony Europy i tak się właśnie dzieje. A jaki może być, ja pytałam o to, aby pan nie odpowiedział, co nas może spotkać? Ze strony Rosji tak. mówiłem o tej, soli o solidarnym działaniu i dlatego, bo to jest ważne, że my nie jesteśmy jednostkowi tutaj postawieni sam na sam z, z Rosją. My będziemy, to będzie działanie symetryczne, to znaczy trzeba się spodziewać, że polscy dyplomaci także zostaną wydaleni z Rosji ale uważam, że warto ponieść taką, taką cenę właśnie dla solidarności z Brytyjczykami i właśnie dla solidarności z większością krajów Unii Europejskiej. Czy nie będzie tak, że Rosja zdecyduje się na jakiś odwet, który będzie boleśniejszy niż wydalenie kilku dyplomatów. Rosja będzie sprawdzać, jak Europa reaguje, jak reaguje wolny świat, bo przecież to i kwestia Stanów Zjednoczonych i Kanady. I to jest ważne. Jeżeli będzie reagował jednolicie, jednoznacznie, szybko, to wtedy będzie uzbrojony przeciwko rosyjskim prowokacjom. No proszę zobaczyć, że to wszystko, co dzieje się od zabójstwa Litwinienki, przez wojnę w Gruzji, potem aneksję Osetii i Abchazji, później Donbas, tych rzeczy jest naprawdę wiele. I dlatego potrzebna jest reakcja rosyjska i potrzebna jest solidarność. I dlatego ten przykład potwierdza, i ja uważam w moim przekonaniu, sensowną, dobrą politykę Unii Europejskiej. Szef Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker, oświadczył, że z sympatią przyjął inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości. Wiemy, że z oświadczeń polityków Platformy, że Platforma przyjęła to bez sympatii. Ale czy Platforma włączy się na tym etapie do dyskusji o... Ja wiem, że się włączyła do dyskusji o praworządności, ale to jest już nowy etap, bo jest jakiś krok wstecz. Nie, nie oceniam go jako krok wstecz. A co to jest? Wypowiedź Jean-Claude Junckera była w przejściu i na pewno pani widziała, pani redaktor, w jaki sposób komentował to. Grzeczny, bardzo taki otwarty, ale przecież niekonkretny. Oczywiście. 30... No w przejściu też mógł powiedzieć, nie ma o czym mówić. No, Prawda? ale to jest politykę, to tak to politycy pis tak przy, przy, przy prowadzą politykę. W Europie się mówi grzecznie, i Czyli co, to nic otwarcie. nie znaczy, ta sympatia? Nie, nic tak? nie znaczy, bo proszę zobaczyć, podobne były akcenty w, po Białej Księdze, którą zawieziono. Tam i wydawało się, że, że ona coś odmieni. No dobrze, bo ale zaufanie do przekaz, Białej Księgi okaże się, że, okazało się, że nic, nic, niczego nie przyniosło. Jaki jest przekaz Platformy Obywatelskiej <laughs> dla Brukseli? Że ja... to właśnie jest nic, że to nic nie znaczy? Pani redaktor, to w Polsce będą, będą zmieniane, czy może być naprawione? prawo i może być naprawiona sytuacja, do której do, doprowadził PIS w ostatnich dwóch latach, jeśli chodzi o praworządność. To w Polsce są podejmowane te decyzje, a nie w Brukseli. I y, mówiłem, zresztą mówiłem o tym, Publicznie, że to, to jest oczywiste, ale jest spór i na szali są między innymi pieniądze z, naj... z nowej Zgoda. perspektywy budżetowej. Oczywiście, o które nie walczy pis, bo nie jest zaangażowany w negocjacje budżetowe, bo nie siedzi przy stole, gdzie jest rozmowa o pieniądzach. Dlatego chcę przy tym stole usiąść. A dlatego udaje. wczoraj w jakiej sprawie? W sprawie konsultacji z polskim parlamentem i z ale polskim w sprawie rządem. Budżetu. Ale ten budżet jest. Praca nad tym budżetem trwa wiele miesięcy. Bez zaangażowania polskiego rządu nie wystarczy robić ruchów udawanych i pozornych, żeby poprawić sobie sytuację i pozycję w Brukseli. Bruksela naprawdę wie, jak, co, do czego doszło w Polsce i jaki jest stan polskiej praworządności, jak zmaltretowano, zniszczono niezależność Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa, jak zabrano ale niezawisłość ja sądom, ja o tym, bo czy, to jest, czy platforma znaczy, będzie w tej sytuacji, no, która jest sytuacją delikatną ze względu na to, że chodzi o budżet i pieniądze dla obywateli. Ale to nie my niszczy Jaki polską przekaz będą państwo wzmacniać? Będziemy mówili PiSowi to otwarcie, to co, będziemy to powtarzać. Trzeba zmienić, trzeba odbudować niezależność Trybunału Konstytucyjnego i odbudować e, niezawisłość sądów. To jest klucz, a nie udawane negocjacje w Brukseli, bo one do niczego nie prowadzą. Napisał pan w niedzielę Platforma nie powtórzy błędu i postawi przed wymiarem sprawiedliwości tych, którzy łamali prawo. Muszą to wiedzieć. To znaczy, kogo konkretnie, za co? I chodzi o Trybunał Stanu, czy chodzi o zwykłe sądy? To wszystko to jest pytanie, które jest zadawane nam na spotkaniach publicznych przez Polaków i, i też publicznie na to odpowiadamy. I dlatego publicznie też powiedziałem bardzo wyraźnie, że ci wszyscy, którzy łamią prawo, którzy zasłaniają się polityką czy dziejową koniecznością. Muszą wiedzieć, że załamanie konstytucji, załamanie prawa w Polsce będą się nimi zajmować odpowiednie instytucje. Ale nazwiska na razie są w, tej, no gdzieś, ja biały, to... w białej kopercie. Mówię, tak. To jest poważna deklaracja i to jest poważne zobowiązanie. I robię to jako, zrobiłem to jako przewodniczący największej partii opozycyjnej. I robię to, żeby wiedzieli ci, do których to jest adresowane, żeby zdawali, się, tak? zdawali sobie sprawę, że prawa nie można łamać. Nie można łamać konstytucji bezkarnie, nie można łamać prawa bezkarnie. Za to wszystko będą kary. Panie przewodniczący, działania komisji weryfikacyjnej są niekonstytucyjne, ponadto wtorkowa rozprawa nie dotyczy żadnego adresu. To jest odpowiedź ratusza na wezwanie Hanny Gronkiewicz-Walc, prezydent Warszawy na posiedzenie, posiedzenie w sprawach ogólnych, to znaczy to jest takie, takie pierwsza rozprawa na zasadach ogólnych, czyli ogólna rozmowa o reprywatyzacji. Czy pana to jeszcze jakoś y, interesuje, dotyczy w momencie, kiedy już Hanna Gronkiewicz-Walc nie jest wiceprzewodniczącą partii? Ona walczy o, y, o prawo i, i nie chce y, zgłaszać, nie zgłasza się na, na te wezwania, które są według niej y, bezprawnie wysyłane do, do niej jako do prezydenta miasta, który jest organem, a nie stroną w tej sytuacji. Na jednej sprawie, która dotyczyła prywatnie małżeństwa Walc, zgłosił się mąż pani prezydent i uważam, że ta sprawa jest zamknięta. Natomiast jakie będą jej następne decyzje odnośnie obecności lub nie, ona podejmuje po własnym zakresie. Czyli pan popiera ten sposób walki o prawo, jak pan powiedział. Pani, to każdy podejmuje decyzję indywidualnie. W ja rozumiem, kwestiach. że to już nie jest sprawa Platformy, to jest wyłącznie to, to sprawa... To sprawa pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Walc. Ja będę ją tylko... W, w, wspierał w, w tym wymiarze moralnym, ale także politycznym. Jeżeli są oskarżenia wobec konkretnych osób, to one muszą być w, pod, konkret, pod adresem tych osób artykułowane jest, i skierowane Ale co i to to znaczy, że będzie w wymiarze moralnym i politycznym wspierał Hannę Gronkiewicz w Walce to znaczy... w tym konkretnym przypadku? To znaczy dokładnie to, co to znaczy. To zna... Ale co to znaczy? <głos》>, że moralnie i politycznie wspieram? Tak. No, politycznie z moją koleżanką z Platformy Obywatelskiej. A w tej sytuacji uważam, że ma prawo walczyć o swoje dobre imię i podjąć decyzję, czy zgłosi się, czy będzie się zgłaszać na zaproszenie tej niekonstytucyjnej komisji, czy też nie. Panie przewodniczący, ostatnie pytanie. Czy już wiadomo, kto będzie kandydował w Gdańsku? Y nie, jesteśmy w, w rozmowach z nowoczesną, z ruchami miejskimi. A to możliwe, innymi... że to będzie pani Ewa lider z nowoczesnej? Rozmawiamy na temat różnych nazwisk, zależy nam na koalicji, zależy nam na kandydacie, najlepszym dla Gdańszczan, i to miasto symboliczne dla, dla, dla Polski, dla, dla platformy obywatelskiej i jestem przekonany, że zbudujemy tam. Yy, takie poparcie dla kandydata. Ale Ewa lider jest wystawać. poważną kandydatką jest złoż... na kandydatkę. Jest, jest zgłoszona przez nowoczesną. Każda kandydatura jest poważna, która chce wziąć udział w wyborach o, tych październikowych. Zobaczymy, jak będzie. Nie ma jeszcze decyzji. Rozmawiamy z nowoczesną i jest decyzja, partiami. że musimy kończyć, bo patrzę tak na zegar, przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, była już do usłyszenia.